Witajcie na naszym kanale. Ja jestem Jurek. Ja jestem Kuba. I zapraszamy Was do oglądania. I pogramy w gry matematyczne i w gry znaki drogowe. Edukacja drogowa. W gry matematyczną. Zaczynamy od tej parką. Tutaj są dwa ludzie, więc tutaj pasuje. Tu pasuje na pewno to. Tutaj jest trzy, więc tu. Tutaj osiem jest. Siedem. Tutaj tylko jeden. Tutaj jest tylko cztery. Tutaj jest. Nie. Sześć. Dziewięć. Spróbujemy odwrotnie. W drugiej stronie też można ułożyć. I zagramy to pole na rękę i musimy znaleźć kawałek siłki. Chyba szukając swoje. I musisz liczyć. Tyle musi być tyle samo. Jest siódemka. Nie ma. Ja nie mam prezentu. Nie. Udało mi się. Nie ma. Ani. Nie ma. Nie przed. Prezentu. Nie ma. Spadło mi. Ułożone plansze. Teraz zaczniemy od tego. Dwa larki. Siedem. A to już nie ma. No. Dziesięć. I to jest siedem guzików. Jest numer dwa. Dalej. Teraz jest ostatnie. Znajdziemy gdzieś ostatnie. Znajdziemy gdzieś czerwonego, po który pasuje. Cyfra 5 to nie jest. Zostawcie łapki w górę. O, jest pierwsza ułożona. Zacznę teraz o różowe. Ile jest parki? Oj, dziewięć.
doda 4 równe za 9, więc to pasuje. Raz, dwa, trzy, cztery. 9. Chyba ja bym miał zaraz chyba ładunę. Dalej 9 pieniążków. Jest, ale tutaj właśnie nie wiecie, ale zamiast tutaj teraz on jest. Znajdziemy gdzieś numer 1. O, jest. To nie to, to 6. Musi być. Dobra. Dobrze. 4 wiatra nie pasują. Musi być gdzieś jedynka. Udało mi się, to jest 9. Teraz robię to. Co? 8, więc jest 0. Tutaj jest 8. Tak będzie. O. 8 złędzi. No dobrze. Wyszło. To jest 3, nie 7. A to jest 8. 4 znaczy 8, więc nie pasuje. I 8. I jest 8. 3 złożone. Teraz robię trójkę. Dobrze, jest numer 3. Gdzie jest czwórka? Na 9 jest 3. Czy może być 3? A 3. O, jest 3. Brawo. To dobrze, nie? Znajdziemy gdzie. O, 3 kłęby dla kota. Dla kota. Dobra. Do 4. Znajdziemy gdzie zielone. Gdzieś może być 3. O, jest. Trzeba dodać 1 równa się 3. I już 4 złożone. Dalej to jest to 6. Będzie szósteczka. Mam. A tu jest. Tu. No i 6 żabek. 6 czapek. 4 dodać 2 równe się 6. Zrobiono 5. A ja mam to. Wtedy teraz zrobię 10. To na 4 równe się 10. 10 parasoli, czy diamentów? Chyba można powiedzieć, że ja dawię diamentów. To są kulki. A tu 10. Numer 10. Mam ułożone. Teraz wracamy do edukacji drogowej. Edukacji drogowej są 4 bohaterowe. Tutaj są reguły zachowania. Tutaj quiz i znaki drogowe. Zaczynamy grę. 4. 1, 2, 3, 4. Znaki drogowe. Spadające od łaski. Skalne. Oż
ostrzega o możliwości spadania na drogę odłamków skalnych, w tym przypadku z prawej strony. Widzicie ten znak drogowy? To ten. Teraz wrócę ja. Pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. O! Na znaku. Tutaj na wykrzykniku. Więc ty weźmiesz. Nawet jest na przejściu dla pieszych, kiedy przechodzisz przez jezdnię, zawsze najpierw spójrz w prawo i w lewo. To fałsz. Ach, nie źle. To następnym razem się uda. Ile to widzi? Pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Quiz. Blisko. Jakie miejsce bardziej nadaje się do tego, żeby przejść przez ulicę? Blisko skrzyżowania. Daleko od skrzyżowania. Jaki quiz? Co tam? Powiedz. Blisko skrzyżowania czy daleko od skrzyżowania? Chyba dobrze. Blisko skrzyżowania. To prawo. Niesamowicie. Zrzucę ja. Dwa. Jeden, dwa. Mam quiz. Fioletowy. Ty. No dobra. Przeczytam fioletowy. Jakie część? To chyba muszę. Jakie części roweru powinny być skontrolowane przez wyjście? Łotnik i kartkę, koła, światła i hamulce. Koła, światła i hamulce. Dobrze. Nie, teraz ja zuczę. A. Jeden. Zuczę ja. Dwa. Jeden, dwa. Znowu? To chuj chyba. Proszę. Ja też ja nie stoję na chujsku, a ty stoisz. Czy bezpieczne jest przechodzenie przez ulicę na zakręcie? Tak czy nie? Nie! Chyba. No dobra, to tak. Wrócisz Julek. Dwa. Jeden. Dwa. Jak wyciągniesz? Chodnik jest tylko dla pierwszych, nie dla rowerów? Dla rowerów też. Fałsz.
bardzo ja. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znaki drogowe. Dzikie zwierzęta postrzega o możliwości napotkania na drodze dzikich zwierząt. Więc czekaj, tylko znak drogowy. Widzicie? Ten znak drogowy oznacza. Julek, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Quiz! To ja wezmę. W jakim kierunku powinien spojrzeć, zanim przejdzie przez ulicę? Tylko w prawo? Czy we wszystkich kierunkach? W lewo i prawo? Nie, we wszystkich kierunkach. Chyba tylko w prawo, no oczywiście. Prawo! Nie, trzeba patrzeć w dwie strony. Cześć! 1, 2, 3, 4, 5, 6. No dobra, teraz ty. Podczas jazdy na motocyklu to jest prawda. Prawda, udało mi się. Już spójrzcie teraz na ogień, jak się uczyć fajnie. Teraz Julek. Cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Stop. Dwa. Zobacz, jaki to tutaj. Prawda czy fałsz? Prawda. Fałsz. O nie. Teraz ja. Dwa. Jeden, dwa. Jestem na czerwonym, więc nie wezmę. Na drugim dwa. Pięć. Jeden, dwa, trzy. 4, 5. Wrzucę ja. 2, 1, 2. Mam pytanie. Quiz. Które z tych miejsc jest bezpiecznym miejscem do przejścia przez ulicę? Przejście dla pierwszych? Czy rondo? No myślę, że przejście dla pierwszych. Pierwszych. Udało mi się. Teraz zaczyna Julek. Masz jeden. Znaki drogowe. Dzieci. Ostrzega o miejscu na drodze. Szczególnie uczęszczanym przez dzieci. Ci o bliskości szkół. Placów zabaw, parków publicznych i ty. Teraz wybierz z tych ostrzegaczy. Jaki ten znak pasuje? O których biega dzieci. O to chodziło. Ten znak dzieci. Dobra, to jest moja kolej. Przewróciłeś panią. Zapraszam. Jesteś tu. Słuchaj, ja. Trzy. Jeden, dwa, trzy. Jestem na świetlnym. Trzy. Jeden, dwa, trzy. Bezpieczeństwo. Ja mam. Zobacz, czy to prawda, czy fałsz? Fałsz. Brawo! Jej. Teraz ja. Uważaj, czy jesteśmy wyszkakowani. Tak. O, jeden! Jestem na różowym, więc Julek zaczyna. Sześć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Czy taki znak ten prawda czy fałsz? Fałsz. Prawda? O nie. No niestety. Muszę z tym bardzo wyspać kolejne. Dwa. Jeden, dwa. Mam pytanie. Ja widzę nie skakają. Co należy... Co należy zrobić, kiedy sygnalizacja świetlna wskazuje czerwone światło, nie przechodzić, przejść, jeśli droga jest wolna. Nie przechodzić! To proste. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znaki drogowe. Dwustronne zwiężenie jedności sygnalizuje obustronne zwiężenie jezdni, które może powodować utrudnienia w ruchu. Nie, to nie to. To taki znak, o których są tych, to ja. Ale to jest zupełno. Nie, to właśnie ze ten znak. Widzimy z tym na obrazku. To teraz zagramy. Zostawcie subskrypcję i komentarze. No teraz zostawcie dzwoneczek, żeby był nowy film. Zostawcie łapkę w górę. Pa, pa.